co bardzo ważne, Elana Torunie mimo bardzo dobrego początku jeszcze w tym sezonie na własnym boisku nie wygrała. Fakt faktem, rozegrała tylko dwa mecze na inaugurację, uległa Gwardii Koszalin 0-1. Przy piłce z numerem 14 Paweł Błaszczak, on właśnie podaje do swoich kolegów i Górnik Konin rozpoczął pierwsze 45 meczów spotkania, od razu wycofanie piłki głęboko w pole. No teraz było blisko błędu, graczy Górnika, wchodzi Zagdański i jest bramka, 1-0. Znakomicie zobaczył okazję i wykorzystał Łukasz Zagdański, 23. minuta meczu, 1-0 dla Elany. Dzisiaj wygląda na to, że Elana ma szansę w końcu zainkasować komplet punktów na własnym boisku. I już Łukasz Zagdański wznowił grę Elany. Czas na kolejną odsłonę 45 minut. W turnieju przyjmują piłkę Bzdęga. Patrzy sobie koledzy po linii. Tu jest Trojanowski. Trojanowski mija gracza Górnika. Będzie dośrodkował pasko po ziemi. Długo Bzdęga. Uderzenie lewą nogą. I jest bramka! Tomasz Bzdęga lewą nogą w samo okienko. Trafia do siatki, podwyższając wynik meczu na 2-0. Oddał tu Figaszewski. Jeszcze Trunianie. Strzał i trzecia bramka dla Elany, a zdobywcą Maciej Stefanowicz. Zawodnik, który się pojawił niedawno na boisku, już zdobywa gola. W minucie 70. Elana wychodzi na prowadzenie 3-0. I sędzia kończy spotkanie pomiędzy Antonią Górnikiem Konin. Gospodarze pewnie zwyciężają 3-0 po bramkach Zagdańskiego w 24 minucie, Bzdęgi w minucie 65 i Stefanowicza w minucie 71.